Cześć, jesteśmy przy schronie w jednym tak zwanym magazynie amunicyjnym w punkcie oporu Godula. Jest to dosyć rozbudowany magazyn według tutaj tego schematu. No obecnie droga dojazdowa, która do niego była, została zasypana i zrobiło się tu takie jeziorko, które jest, jakby powiedzieć, uniemożliwia dostęp do niego. No, jest tu po tych kołach zatopionych widać koło co najmniej te pół metra wody. Tu bym musiał w tych rybackich takich tych ewentualnie do środka. No, nie da się wyjść tak jak że jest, chyba żeby się obkąpał. Ale to już nie jest ta pora roku. Jest tu fajnie takie malownicze jeziorko. No, jest trochę ciężki dostęp dojścia do tego, bo dosyć zahaszczone. Proponowałbym właśnie, gdy ktoś tu będzie odwiedzał tam wzdłuż tego płotku zaraz, bo to jest dosyć na mapie taki charakterystyczny punkt, ten uskok i po prostu tu już jest ten schron amunicyjno magazyn, jakby to powiedzieć. No, co można jeszcze tutaj powiedzieć na tym? No widać, to jest oszabrowany z tego wszystkiego, bo już nie ma drzwi, nie ma tego. Na pewno też było tak, coś takiego, że po prostu te okna prawdopodobnie pełniły też rolę zabezpieczeń ewentualnych ustawienia RKM-u w razie obrony, bo to też te obiekty, które nie byli tak całkowicie pozbawione obrony, one są dosyć duże w środku. Tu widać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pomieszczeń plus korytarz i prawdopodobnie jakaś taka małe pomieszczenie i tak dalej. No, także jest fajnie, słoneczko zaczyna dopisywać. Jeszcze tutaj będę starał się sfotografować te dwa schrony bojowe na tych polach. To na razie, cześć i kontynuujemy podróż po punkcie oporu Godula.